Kiedy wiosną rano, o poranku, ujrzycie rosę. Tak. Nauczycie się wymawiać literę P. Dopiero wtedy, gdy naprawdę sami sobie po cichu przyznacie, że nie pojmujecie natury malutkich kropli wody, będzie wam wolno w nich się oczyścić, a potem owinąć szal modlitewny. Tak. Jakim cudem istnieje rosa? Czemu istnieje trawa? Po co nam rosa i deszcz? Tal umata. Jest w nich woda, która podtrzymuje życie. Dzięki jakiemu błogosławieństwu żyje. Zanurzamy się w wodzie, to chwila. Kąpiel, która obmywa, to duma. Z tego, co nieczyste i co zasklepia duszę moją. Potem znów możemy radować się czystością. Sahara. Bo też jest dobra i czysta. Też jest tym, co dobre. Dobrze jest żyć, dobrze dziękować Bogu.